Kolejne wideo dotyczące niezrobienia w terminie badań za jazdę po alkoholu przy jednoczesnym zabraniu prawa jazdy na rok, czyli zagrywka troszeczkę pokerowa. I jednocześnie Ci przypomnę, jak nie pamiętasz, że po upływie roku i braku badań będziesz musiał po prostu powtórnie zdać egzamin państwowy na prawo jazdy w WORD w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zapytanie mojego widza. Witam, w grudniu 2013 dostałem w sądzie zakaz prowadzenia pojazdów na rok czasu za prowadzenie w stanie nietrzeźwości. Dopiero we wrześniu 2014 zgłosiłem do Wydziału Komunikacji, że prawo jazdy zostało zagubione i od tej pory rozpoczął się zakaz. 12 września 2015 roku ten zakaz mi się kończy, natomiast skierowanie na badania psychologiczne dostałem 4 czerwca 2014, na które się nie zgłosiłem, ponieważ prawo jazdy nie było mi potrzebne i zdecydowałem, że zrobię to w późniejszym terminie. Teraz, kiedy zostały 2 tygodnie do końca zakazu, chciałbym zrobić te testy psychologiczne i odzyskać prawo jazdy. I dlatego mam do Pana pytanie, czy grożą mi teraz jakieś konsekwencje związane z tym, że w czerwcu 2014 w ciągu 30 dni nie zgłosiłem się na badania. W załączniku zdjęcia otrzymanych pism z urzędu. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. I powiem szczerze tutaj, że mam troszeczkę mieszane uczucia co do logiki postępowania, do logiki działań mojego widza. No, wprawdzie twierdzi on tutaj, że zakaz skończy się 14 września 2015 i tak jak napisał z innego dokumentu ze starostwa wynika, że już 4 czerwca dostał polecenie zwrotu prawa jazdy, które dopiero, że tak powiem, zdał do urzędu 12 września 2014, czyli są pierwsze symptomy gry na czas. Ale tak czy owak, zakładam, że zakaz się zaczął 12 września 2014, tak jak napisano w tym piśmie. I jeżeli tak rzeczywiście jest, to mój widz, a jeżeli Ty masz podobną sytuację, to powinieneś zrobić wszystko, i to naprawdę wszystko, aby wykonać te badania psychotechniczne w przewidzianym terminie. Czyli jeszcze raz powtarzam, w tym to był, w przypadku tego widza był to 12 września 2015 i jak najszybciej okaż to w urzędzie. Zrobisz po roku, będzie to dodatkowy koszt egzaminu na prawo jazdy, no i przy okazji do uczenia się do tego egzaminu. Natomiast zmartwiła mnie tutaj jedna rzecz, ponieważ w tej przesłanej mi dokumentacji nie znalazłem, nie widzę w ogóle skierowania na badania lekarskie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, które są niestety obligatoryjne w takich przypadkach, żeby było jasne, w jakich przypadkach, w przypadkach jazdy po alkoholu. W jakichkolwiek przypadkach związanych z jazdą po alkoholu nie ma wyjątków. Jest psycholog i jest lekarz, prawda? Czyli urząd sobie nie może tam pokombinować i dać Ci coś tam wybiórczo, prawda? Da lekarza, nie da psychologa, czy odwrotnie. Tak jak to kiedyś robiła policja, kiedy obowiązek tych skierowań, wystawiania tych skierowań był na niej. Także rodzi mi się tutaj pytanie, czy to jest błąd urzędu. Jest bardziej prawdopodobna sytuacja, że mój widz gdzieś to skierowanie gdzieś tam zawieruszył, zgubił, czy coś w tym stylu zrobił. I radziłbym bardzo szybko wyjaśnić tą sprawę, aby po prostu nie było przykrej niespodzianki, jak się kara już zakończy, no i próba odbioru prawka. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ o ile badania psychologiczne z reguły zrobisz z dnia na dzień, ponieważ pracownie są prywatne, pracownie psychologii transportu są w 99% przypadków prywatne, to niestety WOMP-y są ciągle budżetowe, praca tam jest szanowana, terminy są czasami kilkumiesięczne i boję się tutaj, że mój widz się po prostu na tym przejedzie. Natomiast wniosek końcowy jest tylko jeden. Możesz go przyjąć za moją dobrą monetę, możesz nie przyjąć. Jeżeli z całego filmu masz to wyciągnąć, to będzie tylko to. Zwlekanie do ostatniej chwili jest jakąś naszą cechą narodową, często kończącą się dla Ciebie przykrymi konsekwencjami. No i mogę tylko mieć nadzieję, że wszystko ułoży się tutaj po myśli mojego widza, wyciągnie on jakieś wnioski z tej lekcji, nie powtórzy tego wyczynu w przyszłości. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Daj lajka, jeżeli to wideo Ci się spodobało,
wejdź na moją stronę internetową psychotestykierowców.pl. Także bye bye i mam nadzieję, że jeżeli miałeś taką sytuację, to zrobisz wszystko, żeby badania zrobić jak najszybciej, natomiast jeżeli nie miałeś takiej sytuacji, to pomyśl 5 razy, 15 razy, 50 razy czy 150, zanim wsiądziesz do samochodu, wsiądziesz do auta czy jakiegokolwiek innego pojazdu po jakiejkolwiek używce niedozwolonej przez nasze prawo. I nie mówię tylko tutaj o przysłowiowym kieliszeczku czy tam skręcie. Lista tych środków jest spora i niestety policja łapie coraz częściej. Sprzęt jest jakiś elektroniczny, trochę potu, trochę śliny, trochę moczu i jesteś przejrzany jak na dłoni. Oczywiście pod kątem niedozwolonych używek.